Cześć, witajcie moi onaniści. Ogółem jest kolejny odcinek z Jacka. Z Jacka nowy odcinek. I zastanawiacie się, dlaczego tutaj tak siedzę, kuźwa? Dlaczego tutaj tak siedzę? No, tej Sofii, jak ja zawsze siedziałem tutaj na krześle i tak dalej. Otóż rozjebałem sobie kolanko. Nie wiem, czy teraz nie, no, nie widać. No, znaczy troszeczkę widać, ale później zrobię przebitki. Ogólnie wyjebałem się. Wojtulinio będzie wiedział, o co chodzi. Ogólnie pozdrawiam pana Jerzego, który mnie tak strasznie pocieszył z tą nogą, że powiedział, że będę miał tylko jakieś zerwane ścięgna i tak dalej. Ale trudno, będzie git. Będzie może git. Także tutaj siedzę sobie. Będziemy tutaj nagrywać przez jakiś najbliższy czas. Tutaj mam ogólnie dwóch przyjaciół, którymi się możecie zobaczyć. Jezus Maria, prawie potrącił dziecko bym prawie zabił. Dobra, trudno. W sumie. Ja tutaj mam takiego sobie, jak jest mi smutno w grach, to... Ja pierdolę. Jak jest mi smutno w grach, to biorę sobie takiego przyjaciela i ja takie... O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! I on mnie dotyka swoją końcówą. Jezu Chrystase. Ogólnie tak, chcę się pochwalić, bo zdobyłem platynkę do Bioshocka 1. Mam tylko strzelbę i 7 naboi, no to super, bardzo się cieszę z tego jakże fenomenalnego, herbata jakaś tam jebana, a nie jakieś... Klasa. Wybrnął pan jak poeta. Ogólnie zaletą tego kolana jest to, że nie mogę go zgiąć ani normalnie wyprostować. Także muszę mieć jakąś podpórkę, a wybrałem sobie właśnie sofę i... I ten oto... O kurwa, przesunęła się kamerka, co jest? Co jest? Przesunęła się kamerka, ale do dupy. Dobra, także to jest moje kolanko, bolałe. Albo to się kiedyś trójkątem wychodziło, a nie kółkiem. Dobra, dobra. Ogólnie dzisiaj będą trzy odcinki chyba. Znaczy jeden za drugim. Będzie tak, Jacek. Będzie Zombie Army Trilogy. Będzie Cozy Warzone. Ponieważ będzie nowa gierka przecież. Vanguard chyba. I będzie jakiś z tego event związany. Będziemy robić, bo będziemy pewnie kupować u Vanguarda, bo to druga wojna światowa, ja kocham drugą wojnę. Nie to, żebym musiał wziąć w niej udział albo coś, ale... A było sympatycznie w tamtych czasach, było naprawdę sympatycznie. Gin szmatą toksynę. Aha. Ale siusiak z ciebie, ja pierdo, ale go grałem. Ograłem, bo gram w gry, hehe. Dobra, to będzie takie rozjebane, trochę muszę wam powiedzieć. Uuu, za dzieciaku tutaj zawsze ginąłem, dobra. Udało się, panie komendancie, rucham ci, mam cię. Dlaczego ja tak mówię? Nie mam pojęcia. Idziemy do kruwa. Do kruwa idziemy. Dawaj to. Kurwa, jaki siniak jebany wielki. Mogłem się kurwa... Mogłem biec kurwa w linii prostej, a nie kurwa... Takiej... A, zjebałem się. Come back smelling worse than a wet hip hug in a warm barn.
This could have a serious impact on the lady factor. No. I think it was my lunch, actually. Nice work in the sewers, eh? I guess you're looking for that weapon upgrade. Tak, dawaj, kurwo, nowe... nowy... Find it, and it's yours. Pro herbata dla pro graczy. Zdobyliśmy M1 Garanda. Kolano mnie boli, jak fajnie się czuję. Okay, motherfucker! That's a Wastelander move. They won't know what hit them. You can find yellow ammo in crates. Would you like to test your skills on the gun course? No niestety muszę, bo nie przeszedłbym gry, co nie? Tędy czy tędy? O! No nie, nie zdobyłem się złotego, co... Kurwa, no. Kulwa. Kulfa. Kurwa. Co pomiędzy z wrogami strzeliłem w ludzi bezbronnych i w dziecko jedno? Zabiłem dziecko. Ej, gówno! Nie, spierdalaj. Another good scene, another good scene. Racing is the biggest sport in the city. O, to jest ta misja, fajna. Errol is the undisputed grand champion. He's crazy and dangerous on the track. My kind of guy. Only a fool would dare race against him, eh? And that's where you two come in. A client of mine is looking for a fast driver for her racing team. Here's a security pass to get you into the stadium section. And your contract with just a few trifles for me. I've already signed your name to save time. We the racers hereby agree to give crew all proceeds from race earnings, endorsement fees, broadcast royalties, syndication residuals, vehicle sponsorships, small appearance fees, collectible card assets, fast food tie-ins, use of likeness rights, talk show deals, clothing lines, all print rights, including book, novella, comic, pamphlet, ticket tape, neon sign, and bathroom graffiti designs. Toy rights, shoe lines, mood rings, game rights. Game rights? Vitamin endorsements, city kickback movie deals, and of course, all death and dismemberment accident insurance claims. We can work out the tiny details later. If you can get from here to the race garage near the stadium in less than 3 minutes, my client said she would consider letting you drive for her team. Make me proud, hmm? Nothing so far. Co mi tego mówić? Muszę zapierdalać na drugą końcu miasta. Prawie padłem, ja pierdoły. No i kurwa, wykrakałem za gówno. Udało się, ja pierdolę. Hello?
Crew said someone was looking for a race driver. A tu będziemy się dziwko ruchać. Look, I don't mean to be rude. You did get here fast, but I'm not interested in any new drivers right now, and I've got work to do. Is there anything we can do? No. Yes. I'm working on a secret vehicle project. Okay, sorry. Listen, if you think you've got the guts to race in this town, try taking my prototype jet board out on the stadium course. Beat the stadium challenge and maybe I'll consider you for my team. Aha, dobra. O, udało się. Grindowanie. Dobrze, kobieto. Ty napierdalamy, jak możemy tylko... Jakie głup! Bronze record, dobra, weź sobie w pizdę stać te kurwa orby. Jakieś obsrane. We beat the stadium challenge. Great. People do get lucky. Listen, don't you have someone to collect money from or beat up or something? You don't like us, do you? You work for that slime ball crew. What's not to like? Looks like you've won a few races. Isn't it true the city champion gets to tour the palace? Yeah, why? Could you get me into the palace? A friendly visit, I gather. Yeah, I'm a real fan of the Baron. Okay, I'll help you out if you stop bothering me. I saw an old maintenance elevator at the base of one of the palace support towers. That old lift might take you up to the palace if you can find a way to turn on the elevator's power. O, i tutaj będziemy musieli takie zajebiste rzeczy robić. Będzie walka z bossem pierwsza, będzie pierwsza walka z bossem. Dobra, kurwa, dawaj, idziemy robić misję, żeby walczyć z bossem. One of the Baron's mining operations is under attack by the metalheads. That's not our problem. It is our problem when the foreman's one of the underground's best informants. His name is Vin and he's just valuable enough to save. Find the warp gate at the power station and use it to travel to the strip mine so you can rescue Vin's pathetic hide. Hey, tattooed wonder, how come we get all the crappy missions? Because I don't like you. Fair enough. Whatever deal the Baron made with the metalheads, the city's eco is almost gone, and his time is running out. If we don't get the kid back on the throne soon, there may not be a city left to defend. A co tam się z tobą dzieje? Dobra, jesteśmy w chacie takiego jebanego obłąkańca, zajebistego. Musimy go teraz uratować, bo jesteśmy chłopcem na posyłki. Robimy to co Tajlandii chłopcy, czyli że wiecie co robią chłopcy w Tajlandii. Okej, nie lubię, skorpiony. Dawaj jej to. Wow, kurwo. To będzie życie. Nie, 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 proszę, proszę. Nie bij, nie bij, nie bij. Zaraz zginiemy ogółem.
Gdzie to kurwa jest, co mnie tak strzela? A jest tam. Jest, zdechło. Jeszcze dwa. Sześćdziesiąt cztery, 64, ja pierdolę. Gdzie mam przyjść? Popsuło się. Dobra, jest. Myself. If you want, you can stay here and be metal meat. But Daxter and I are leaving before those monsters get back. No, taki świr, mówiłem, taki jebany idiota. A jeszcze jedną cutscenkę, bo ja taki spotykam tu groszy, że ogólnie Siusiak robi tak. Ale jakoś FPS-y zmniejszyły, także jest źle. Jumpy? We hadn't noticed. Ah! A metalhead behind you! Ah! What the? What? Just kidding. Nice reaction time, though. Not funny! Those metalheads have been attacking our mining operations, and we're running out of eco. Eco power keeps the city shield walls up, and if the shield drops, well, we can all kiss our butts goodbye! I've got a few surprises for those metalheads. You've got to keep the shield walls up until the Shadow figures out what to do. My readings show a drop in eco flow at the drill. Kurwa, patrzę. Probably some metalhead eggs sucking away power. So use the white power. Stupid motherfucker. To go to the platform and destroy every metalhead egg you can find. Nieważne, nieważne. Dobra, to będzie nasza kolejna misja, w której będziemy... Ale to jest idealny moment, żeby zakończyć. Ukończyliśmy wspaniałą misję w tej grze, żeby zrobić sobie... A nie wiem, kurwa. Idziemy, ja się idę, kurwa, wysrać albo umyć i ten... Idę nagrywać Zombie Army i potem lecimy z kolejnym odcineczkiem z Warzone'a. Także... Kurwa, stąd stać! Ja pierdolę!